Chociaż świat sportu i rekreacji broni się przed nią dosyć dzielnie, pandemia również i w tym obszarze zrobiła wiele złego. Zrobiła i wciąż robi. Wszystko to sprawiło, że zarządzająca stadionem miejskim w Legionowie spółka KZB była zmuszona do nomen omen zamrożenia jednej z funkcji położonej na terenie kompleksu lodowej areny. Funkcji, której ten uniwersalny obiekt po części zawdzięcza swoją nazwę. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uruchomienia lodowiska jak w zeszłym roku i będzie to sytuacja wyjątkowa od paru lat, bo lodowa arena rok funkcjonowała z lodowiskiem, wcześniej lodowiska były organizowane na świeżym powietrzu, no ale wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Co do tego nikt nie ma i nie powinien mieć wątpliwości. Dlatego właśnie, jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie spółki KZB Legionowo, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ze względu na stale zmieniające się obostrzenia wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej, w tym sezonie lodowisko miejskie po raz pierwszy od początku funkcjonowania będzie nieczynne. Tyle komunikat. Biorąc pod uwagę skalę i dynamikę rozwoju pandemii, trudno przypuszczać, że coś się w przypadku ślizgawki zmieni. Na szczęście to, co jest kiepską wiadomością dla łyżwiarzy, ucieszy młodych futbolistów. Bo to właśnie im przez większą część roku ten obiekt służy. Dzięki temu, że nie będzie lodowiska, nadal możemy właśnie z tymi dzieciaczkami tutaj uczestniczyć w zajęciach. Oni mogą się tutaj przyjść i wyżyć, ponieważ w szkołach też jest trudniejszy dostęp, jeśli chodzi o sale gimnastyczne. Wiadomo, że dzieci nie uczęszczają, więc korzystanie z sal też jest mocno ograniczone. Nawet jeżeli będzie zimno na dworze, to dzieci mogą ubrać się tak jakby w termiczną odzież, czapki, rękawiczki, ponieważ tutaj śnieg ani deszcz nam nie grozi. Także będziemy chcieli maksymalnie wykorzystać ten obiekt do tego, żeby te dzieciaki, w związku z tym, że mają ograniczony ruch i tak, bo nie chodzą do szkoły, nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, żeby jak najwięcej tych dzieciaków mogło sobie tu i się, powiem tak, sportowo rozwijać, ale głównie ruchowo, tak. Czy to na boisku, czy na lodowisku, umiarkowana aktywność fizyczna zawsze przekłada się na zdrowie. I pod tym względem lodowa arena wciąż będzie mieszkańcom dobrze służyć. Pozostaje więc tylko mieć nadzieję, że w kolejnym sezonie zimowym koronawirus nie spowoduje tam już żadnego poślizgu.